W pierwszym kwartale przyszłego roku Wielka Brytania rozpocznie negocjacje z Unią Europejską na temat warunków wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii. Także na ten moment polscy przedsiębiorcy nie muszą się niczego obawiać. Warunki prowadzenia biznesów czy eksportu i produkcji Wielkiej Brytanii na razie pozostają bez zmian. Natomiast rzeczywiście w momencie, w którym te negocjacje się rozpoczną, powstanie pewien stan niepewności. Jakie będą ostatecznie efekty tych negocjacji? Czy rzeczywiście Wielka Brytania zdecyduje się i Unia Europejska zdecyduje się rzeczywiście na całkowite odcięcie się od Unii Europejskiej, czy pozostanie na przykład w strefie wspólnej taryfy celnej? Jeśli chodzi o polskich obywateli, którzy w tej chwili mieszkają na wyspach, no to dla nich myślę, że tutaj rząd polski na pewno czyni starania, żeby utrzymać status quo, żeby zagwarantować wszystkie prawa nabyte tym osobom, które już w tej chwili na wyspach mieszkają.